I do thank you for your worship this morning. Bardzo dziękuję za to nabożeństwo, które mieliśmy teraz. Let me tell you why I was impressed by it. Chciałbym podzielić się na początku, dlaczego byłem pod wielkim wrażeniem. During my role as a ministerial secretary. Podczas kiedy służyłem jako sekretarz do spraw kaznodziejstwa. I was at the meeting and we had approximately 50 pastors. Byłem podczas spotkania, na którym było prawdopodobnie około 50 pastorów. And I just wanted to ask them, so how are you feeling? Where are you at? I właśnie chciałem zadać im pytanie, jak się czujecie, jak teraz wygląda wasze życie. I've constructed a little survey. I też przygotowałem pewną ankietę. It had several questions. Która zawierała kilka pytań. The first one was. Pierwsze dotyczyło. On the scale 1 to 10, 10 being the highest. Na, w skali od 1 do 10, powiedz. 10 being the highest. Tak, 10 będąc największą. Tell us, where would you place yourself in the area of your spirituality now? Jakbyś określił, w którym miejscu się znajdujesz w swojej duchowości? Then there was a question about relationships. Były również pytania dotyczące how związków, they felt about relacji, their professional development. I na temat rozwoju osobistego. And I was shocked. I byłem zaskoczony. Out of the 50 pastors, 70%. 70% pastorów z tej grupy 50 place themselves at level 2 or 3. Oceniło siebie jako poziom drugi lub trzeci. What do you think? Co na to? If I were to share that same survey, where would you place yourself? Gdybyśmy teraz otrzymali taką ankietę, gdzie my byśmy się ocenili w tej pytaniu? Last night I was impressed by Pastor Peter, the young pastor who talked to us. Też bardzo pod wrażeniem byłem pastora Piotra. But you know what? I'm also concerned about our leaders. Ale wiecie co, też właśnie mam pewne obawy, jeśli chodzi o naszych przywódców. In the role that I have, I step from the immediate involvement in pastoral ministry. W tej roli, w której teraz się znajduję, troszeczkę odszedłem od takiej bezpośredniej kontaktu z tą służbą pastorską. And I listen to leaders on both sides, to people on both sides. I słucham ludzi po dwóch stronach. And I've noticed that our leaders are isolated. I zauważyłem też, że nasi przywódcy są bardzo odizolowani. They are under a lot of pressure. They are under a lot of pressure. Także są poddawani wielkiej presji. I don't know, maybe it's not happening here, maybe it's different. Może tutaj jest inaczej, może tutaj nie ma tego miejsca tutaj. But how often do you pick the phone? Ale jak często odbieracie telefon? And ring your main administrators. I albo czytacie maile. And say to them. I'm just ringing to ask how you're doing. I want to pray with you. I want to pray with you. I want to find out how you're doing. To those who call you? No. Where the pastor will reach out, ring the church leader. Ring Pastor Jaroslav, ring Pastor Marek and say, I just want to ring. Jak często pytacie osób właśnie w przywództwie, jak się macie, jak się czujecie? You know, that's what it's all about. O to właśnie chodzi. I was asked to talk to school principals. Jak często rozmawiacie z dyrektorami szkół, rektorami? And one day I've asked the same question. I've asked, how often does anyone come to you and say, so how are you doing? I zadajcie im pytanie, jak często ktoś do was się udaje i zadaje wam pytanie, no jak się czujecie, jak się macie? And as I talk to them about this issue, i kiedy rozmawiałem z nimi na ten temat, I've noticed that some were becoming emotional. I niektórzy reagowali w sposób emocjonalny wtedy. Some were crying. Po prostu zaczynali płakać. Because the stress, the pressure, and you feel so alone. Wszystko z powodu tego całego stresu, tej presji i tego poczucia bycia samemu w tym wszystkim. From time to time, ring your leaders. A zatem od czasu do czasu nawiążmy kontakt z naszymi przywódcami. I'm sure that they keep in touch with you. Jestem przekonany, że oni trzymają kontakt z wami.
We are all in the same boat. Przecież wszyscy płyniemy w tej samej łodzi. Sorry for this discretion, but przepraszam za tą dyskrecję. I'll just share that with you from in response to what Pastor Grzegorz has said. Ale chciałem po prostu tak spontanicznie odpowiedzieć odnośnie nabożeństwa, które Pastor Grzegorz poprowadził. I think there was a little bit misunderstanding about this whole concept of about some of the statements that I've made about the Bible. Być może troszeczkę byłem źle zrozumiany wczorajszymi wypowiedziami na temat Biblii. And that's in the context of the struggle between the liberal school of theology and the evangelical response. I odnoszę tutaj się szczególnie do tego opisu szkoły liberalnej oraz odpowiedzi ewangelikalnej. The liberal school of theology began to question the authority of the Bible. Raz jeszcze chciałem podkreślić, że liberalna teologia zarzuciła wiarygodność Pisma Świętego. Suggesting that the Bible is full of mistake. Sugerując, że Biblia zawiera wiele błędów. That it's a collection of mythical stories. Że jest to zbiór po prostu opowiadań mitologicznych. Evangelical churches responded to that. Natomiast ewangelikalne kościoły dały temu odpowiedź. And they said, i odpowiedziały, the Bible is inerrant. Że Biblia nie posiada żadnych błędów. That means, co oznacza? God dictates and the prophets wrote as a pen, a dictation process. Bóg dyktuje, a prorok zapisuje tak jakby po prostu była prowadzona jego ręka, mechaniczne. Ellen White said it's a little bit different. Ellen White tłumaczyła nam, że jest to zupełnie inny proces. She said that God inspires people. Ona mówiła o tym, że Bóg natchnął ludzi. And then gives freedom to the writers to express God's thoughts in human language. Ona obdarował ich wolnością, aby wyrazić to w sposób ludzki, na ludzki sposób, ująć Bożą myśli. Human language is not perfect. A ludzki język nie jest doskonałym. So in the Bible you will find sort of different sort of approaches, viewpoints. I got stuck at the moment. Yeah, a little few differences. A więc możemy znaleźć w Biblii dlatego wiele różnic. For example, one writer describes the temptations of Jesus in one way. Jeden ewangelista opisuje w kolejności pokusy Jezusa. And the other in another way. A inny w innej kolejności. If it was a dictation, it should all be the same. Jeżeli to było dyktowanie ze strony Pana Boga, to wszystkie opisy powinny być. One writer says that there were two blind men. Jeden pisarz mówi o tym, że było dwóch uzdrowionych ślepców. The other says there was one blind man. A jeden mówi tylko o jednym. You see, those are the inconsistencies that we have. Tego typu różnice posiadamy w Piśmie But Świętym. But Bible can be fully trusted because it describes the same story. Ale Biblia może być, możemy jej ufać, ponieważ ona opisuje tą samą historię. But it's not without inconsistencies, it's how you understand inspiration. I wszystko to polega na tym, jak zrozumiemy natchnienie. So let me be quite clear. A więc pozwólcie, że jasno chcę się wyrazić. That the Bible can be fully trusted. Że Biblii możemy w pełni zaufać. As God's inspired word. Jako natchnione Boże słowo. And I'm sure that will he more about it in some other presentations. I prawdopodobnie jeszcze usłyszymy to podczas innych wykładów. Okay, I have to ask you forgiveness because I have made a slight change. Proszę o wybaczenie, bo troszeczkę zmieniłem slajdy. Because I want to share with you how I arrived at the concept of apocalyptic hermeneutic. Ponieważ chciałbym teraz przekazać wam to, w jaki sposób doszedłem do tego koncepcji apokaliptycznej hermeneutyki. Therefore, I will have two sessions. One will have a break, and I will complete the section. A zatem będziemy teraz mieli pierwszą część, później będziemy mieli przerwę i następna część nastąpi potem. Before lunch, we will divide you into groups and we'll have a discussion time. A jeszcze przed obiadem podzielimy się na grupy i będziemy mieli czas dyskusji. I want you to discuss the whole concept of Ellen White's authority. What kind of authority should we ascribe to Ellen White? I chciałbym, abyśmy tutaj wspólnie przedyskutowali całą kwestię związaną z autorytetem Ellen White. Jaki ona posiada autorytet? And then we'll interact together. I potem jeszcze porozmawiamy. And then straight after lunch, I will have one more presentation to complete this entire cycle.
I zaraz po obiedzie będę miał jeszcze jeden wystąpienie, w którym dopełnię tego całego cyklu wykładów. And then we'll have time for open questions. I będziemy mieli czas na pytania i odpowiedzi, jakie tylko nasuną. Okay. Let me look at this concept of apocalyptic hermeneutic. I think it's a quite sort of an exciting sort of a concept. A zatem teraz przejdziemy do kwestii związanej z apokaliptyczną hermeneutyką. The question, how did I arrive at it? I teraz odpowiem na pytanie, w jaki sposób do tego doszedłem. I'm going to show you two video clips. A za pomocą dwóch filmów. Let's click that, please. Także proszę o włączenie. Are you with me, guys in the back? Please, don't sleep. I'll throw something at you. Okay, I want you to notice this picture. When I drive through the city of Sydney, ja jadę właśnie przez Sydney, through the streets, tą ulicą, I can see a lot of things. I mogę zauważyć wiele, wiele rzeczy. But you see, my view is limited. I can see things on the right hand side, on the left hand side. Ale widzicie, jestem troszeczkę ograniczony moim widokiem. I can see my way ahead. Mogę zobaczyć swoją drogę w przód, co jest przede mną. I need to know my direction. Ale też muszę wiedzieć, w jakim kierunku mam zmierzać. But my view of the city of Sydney is limited. Ale to jest tylko tyle, ile widzę z miasta. Nie widzę this is całości. All that I can see when I drive in the car. Jeżeli jestem w samochodzie i jadę, to tylko to jest ten wycinek rzeczywistości, którą widzę. But you see, I travel quite a lot. Ale wiecie, dużo podróżuję. And every time I fly back home, a kiedy ilekroć wracam samolotem do domu, I see something completely different. Please click. Widzę coś zupełnie innego niż zazwyczaj. I see Sydney from a different dimension. Widzę Sydney zupełnie z innej strony. I see the beauty. To piękno. I see the colors. Te kolory. I see the splendor. Ten splendor. I see the same Sydney, but from a different dimension. To jest to samo miasto, ale zupełnie w innym wymiarze. And this is what I would like to illustrate. I tym właśnie chciałbym zilustrować. What is the difference of looking at life? What is the difference of looking and considering the prophetic gift? Na czym polega różnica w patrzeniu na dar proroczy z innej perspektywy? Now I want you to stay with me, please. I teraz proszę, koncentrujmy się. It was in 212 that I presented a paper at the conference in Portugal. W 2012 roku w Portugalii przedstawiłem pewien referat. Called Intangible Heritage and its Formation in Social and Personal Identity. Intangible Heritage and its Formation in Social and Personal Identity. Dziedzictwo i jego rola w formowaniu społecznej i osobistej tożsamości. Okay. It created quite a lot of discussion at the conference. I on wywołał wielką dyskusję na but podczas those konferencji. Were the main point. Ale chciałem przedstawić takie główne punkty. When I looked at the concept of formation of identity, kiedy przyglądałem się zagadnieniu związanemu z tworzeniem tożsamości, social or personal, czy to społecznej tożsamości, czy osobistej, the concept of I or we, czyli ja albo my. There are three important ingredients that contribute to the formation of identity. Są, można wyszczególnić takie trzy ważne czynniki, które wpływają na kształtowanie się tożsamości. Or our self-understanding. Albo w naszego własnego zrozumienia siebie. The cognitive aspect. Aspekty kognitywne, poznawcze. The knowledge. Wiedza. The evaluative aspect. Aspekty krytyczne, takie, które oceniamy. Once you have knowledge, you begin to evaluate. Ponieważ jak tylko posiadam jakąś wiedzę, to zaczynamy ją oceniać. And then the affective aspect. I aspekty emocjonalne. Where you become sort of attached emotionally to something because you have an ownership. Ponieważ wyznając pewne poglądy, jesteśmy przywiązani do nich w sposób emocjonalny, ponieważ one należą do nas. But identity is never static because we always change. Ale nie jest tak, że ta tożsamość jest cały czas taka sama, ponieważ ona jest dynamiczna, bo cały czas się zmieniamy. Time, circumstances, different experiences. Czas, różne okoliczności i doświadczenia. Cultural changes. Oraz zmiany kulturowe. Impact the way we understand ourselves. Wpływają na to, w jaki sposób rozumiemy siebie samych. The way I see myself at one point of time.
w pewnym momencie, okresie czasu mogę w pewien sposób zrozumieć siebie. Will not be exactly the same as I will see myself sometime later. Ale później to nie będzie tożsame, będzie już inny sposób patrzenia na but siebie samego. But you see, as we move on through time, i kiedy poruszamy się na osi czasu, we change. My zmieniamy się. But on this horizontal line, ale kiedy tak patrzymy w sposób poziomy, you only have two alternatives. Mamy tylko dwie możliwości. Now what I'm saying now is very important because you will see in a few moments how it relates to our self-understanding in a Christian environment. I to, co teraz wyjaśnię, to jest bardzo istotne, bo potem zastosujemy to do zrozumienia siebie jako chrześcijan. As I will move on through time, kiedy żyję i czas mija, I will realize that the way I have perceived myself culturally. Przychodzi taki czas, że kiedy patrzę wstecz i patrzę, w jaki sposób rozumiałem siebie w danym czasie, is not relevant to the time that I live in now. Już nie ma takiej wartości w czasie, w którym teraz żyję. So a lot of people will say. I dlatego dużo ludzi mówi. Heritage or my past. Doesn't really matter to me. Ta przeszłość, moje dziedzictwo tak naprawdę nie ma żadnego dla mnie znaczenia. Or you have another alternative. Lub jeszcze jest inna możliwość. You will go back to your past. Będziesz myśleć o przeszłości. And you will bring your past to the present. I te wszystkie rzeczy z przeszłości będziesz chciał wziąć i przenieść do teraźniejszości. And you become irrelevant to the times that you live in. Ale w sposób taki, że twoje życie albo te poglądy, twoja tożsamość nie ma znaczenia dla czasów, w których żyjesz. Does that make sense? Czy to ma jakiś sens? You see, what happened, you have only two alternatives. Możemy mieć tylko dwie możliwości tutaj. So when I did my research, I've asked, is there another option to resolve that problem? Więc takim obiektem mojego studium było to, czy jest jakaś jeszcze inna możliwość w tym problemie? And some researchers suggest. I byli pewni badacze, którzy sugerują, that in order to actually contextualize and reevaluate your self-understanding, którzy twierdzą, że po to, aby w ogóle umożliwić nam zrozumienie siebie samych i dostosować to do świata, w którym się znajdujemy, because there is a bigger picture, ponieważ jest pewien szerszy świat. You must step out of the immediate. Jest wielką potrzebą, aby jakby cofnąć się i zobaczyć obraz z większej perspektywy. And obraz swojego życia. Otherwise you will always go back. Inaczej zawsze, kiedy będziemy wracać do przeszłości. And sometimes you change into static cultural practices or traditions. Możemy się przekształcić w ludzi, którzy po prostu są tacy statyczni, którzy tylko praktykują pewne tradycje. Traditions that are not relevant to the times that you live in. Ale te tradycje już nie mają żadnego znaczenia dla świata, w którym się znajdujemy. So I've made an important statement in this paper. I w tym referacie znajdowało się takie bardzo ważne zdanie, which suggests the following. Które sugeruje następującą rzecz. Okay, please read it. Aby zachować żywość i odpowiedni wpływ, dziedzictwo powinno być w ciągłej interakcji ze zmieniającą się naturą społecznego i kulturowego środowiska. Okay. So to maintain vibrancy and relevant influence to your ongoing circumstances of life. Czyli w celu, aby właśnie zachować tą żywość, czy taką żywotność i odpowiedni wpływ, your heritage and your faith. Twoje dziedzictwo, twoja wiara must be in continual interaction. Musi być cały czas w dialogu. With the changing nature of the social environment. Ze zmieniającą się kulturą i w ogóle otoczeniem. Because you must express your faith in a language that is relevant to the times that you live in. Ponieważ musisz wyrażać swoją wiarę w sposób, którym ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla społeczności, w której się żyjesz. And you will notice that this is the problem that we have in Adventism. I wydaje mi się, że widzicie, że to jest problem, który posiadamy w naszym we kościele. We go back to the 19th century. A lot of our young people do that. Wracamy do XIX wieku. Dużo naszych młodych ludzi wraca do tego okresu. Because we have lost the depth of our self-understanding. Ponieważ straciliśmy tą głębię naszej własnej tożsamości. We go back to the 19th century. Więc wracamy do XIX wieku. And we recapture everything.
the language and everything and traditions. I zabieramy to wszystko, język, tradycje i wszystko, co to miało tam miejsce. And people are saying, what are you talking about? I wnosimy to do naszej XXI wieku, a ludzie się dziwią, o czym wy w ogóle mówicie? So we are not living our faith. Sorry? We are not living out our faith. Więc tak naprawdę nie wyżywamy naszej wiary. But we are regurgitating the faith of our fathers. Tylko wracamy i bierzemy wiarę naszych ojców. I'll talk more about it, and you will see, friends, when I discovered that, I became so excited because when I looked at my church. I wiecie, kiedy ja się tym zajmowałem, to tak mnie podnieciło, bo kiedy patrzę na nasz kościół. And you see, what I've asked is following. To jakie pytanie zadaję, to jest następujące. What kind of a bigger picture can I discover? Jakie ją taką szerszą panoramę jestem w stanie odkryć? What are some of the how can I address this issue? Jak mogę podejść do tego zagadnienia? And this is what I have done. I to jest to, co dokonałem. I have virtually extended that model. Rozszerzyłem ten model into what is called a spatial view. Który można nazwać jako taki obraz przestrzenny. You've got the same characteristics. Widzicie tutaj rzeczy, które się powtarzają. But now they also combine with the concept of reflexivity. Ale zawieram jeszcze kolejny wymiar refleksyjności. My emotions, czyli moje emocje, my intentions to make myself understood. To, że mam chęć, aby być zrozumianym. My passion, moje pragnienie, is continually in the moment of creativity. To wszystko cały czas jest w takim stanie kreatywności. To the existential component of my life. Kreatywności względem tego czynnika egzystencjalnego mojego życia. I'm on a continual journey. Ponieważ ja cały czas podróżuję. Well, let's see how it works out. I zobaczmy, jak to wygląda. Would you like to read it? Wymiar wertykalny ludzkiego doświadczenia. Pamięć. W bliskości wymiaru efektywnego odruchowość wykracza poza funkcję analizy porównawczej wzdłuż osi egzystencjonalnej. Raczej generuje ruch istotny dla czasu i kreatywności. Point number one. Along that sort of horizontal line. Czyli okay. Jeżeli mamy tą poziomą linię. I do not only compare, repeat, reject or accept without translation. Nie będę tylko porównywał, odrzucał jakieś rzeczy. All the time I'm creating. Cały czas coś tworzę. Keep reading. Narracja, opowiadania i obrazy przeszłości emitują emocje większego obrazu życia, które kiedyś żyło w całej pełni. Now, the narratives. A więc te opowiadania, the stories and the images of the past, historie i obrazy przeszłości, transmit to me emotions of the past. One przekazują mi emocje przeszłości. Human search for a bigger picture. Ten ludzki podróż w zrozumieniu szerszej perspektywy. The life once lived. Te życie, które kiedyś było wyżywane. And they inspire me. I to inspiruje mnie. To live my life. Creatively in fullness. Aby prowadzić moje życie w sposób kreatywny w całej pełni. Please read the last one. Pasja związana z uniwersalnym poszukiwaniem sensu i celu, refleksja wykracza poza zwykłe zainteresowania związane z podróżą w życiu. Jako twórca kreatywnej zmiany kształtuje poczucie przynależności i samoświadomości. You will notice how important it is because Ellen White. Zaraz zwrócicie uwagę, jak ważne to jest. Challenges us to be creative. Ponieważ Ellen White stawia nam wyzwanie, abyśmy byli kreatywni w naszym myśleniu. As I will demonstrate to you, she knew what it means to look forward into the future from a bigger perspective. I jak niedługo to wykaże, Ellen White wiedziała i zachęcała do tego, aby patrzeć w przyszłość z tej większej perspektywy. One more aspect. I kolejny wymiar. Elizabeth Hałas from the University of Warsaw. Profesor Hałas z Uniwersytetu Warszawskiego. Actually inspired me. She wrote in quite an interesting sort of publication, and she inspired me with this gem. Ona bardzo zainspirowała mnie, ponieważ wydała pewne publikacje. She said, "Now the memory." Ona mówi tak na temat pamięci. Cannot be only reduced to set ideas about the past. Pamięć nie może być ograniczona jedynie do ustalonych poglądów na temat przeszłości. Because it is linked with the action and thus orientation towards the
future. Ponieważ wiąże się z czynnością i dlatego jest zorientowana na przyszłość. Because as you recapture the passion of the past of the people who experience God. Ponieważ kiedy staram się odtworzyć te doświadczenia ludzi z przeszłości, którzy doświadczyli Boga. That inspires you. To inspiruje ciebie. Inspires you to be creative, to formulate your pathway towards the future. Aby być kreatywnym i patrzeć inaczej na przyszłość. Next one. Pamięć nie jest zaledwie przypomnieniem wydarzeń z przeszłości, jest bowiem wspomnieniem, które determinuje przekazane znaczenia kształtującego przyszłość, a podczas tego procesu umożliwia refleksyjność. And there is a time of ongoing creativity, reflexivity, because you do not only experience the hassles of life. Czyli doświadczamy pewnego namysłu dzięki temu, ponieważ nie tylko cały czas doświadczamy tej esencji naszego życia. But Pastor Grzegorz, as you have said. I to jest to, co też powiedział Pastor Grzegorz. You stop in the track of your activity. Zatrzymujemy się podczas różnych zadań. You retract. Oddalamy się od nich. And you begin to think. I zaczynamy myśleć. And the Holy Spirit inspires you. I wtedy Duch Święty inspiruje. And you begin to translate the meanings. I wtedy my jesteśmy w stanie przetłumaczyć pewne znaczenie. To life that embraces you. Dla życia, które przyjmie to. And as another researcher suggests. Jak jeszcze inny badacz sugeruje. Heritage is not just a function, informative function about the past. Dziedzictwo funkcjonuje bardziej jako terapia dla ludzi. But it is a therapy for the people who form the future. Niepewnych własnej tożsamości niż jako źródło informacji o przeszłości. You will have to chew it through. Oczywiście trzeba to trochę strawić. You will have to think it through. I trzeba to przemyśleć. But you know what? Ale wiecie co? In 1862 roku Ellen White struggled with the similar problem. Ellen White doświadczała tej samej rozterki. Because she said, how do we relate to the past and to the future? Ponieważ zadawała pytania, jak mamy się odnieść do przeszłości względem przyszłości i teraźniejszości, w której się znajdujemy? And she said we should recapture from the past. I ona wtedy wyjaśniała, że musimy wziąć to z przeszłości. The faith, the commitment and zeal of our fathers, która cechowała wiarę, tą gorliwość i poświęcenie naszych ojców. And do what they would have done, i zrobić to, co oni by zrobili, they lived in our day. Gdyby byli na naszym miejscu. They would shape their self-understanding in the context of the time that they lived. Oni by kształtowali własne zrozumienie w kontekście czasu, w którym się znajdują. See, this is why a lot of Adventists. To jest powodem, dla którego wielu adwentystów rely more on just recapturing phrases. Bardziej polega na tym, aby powtarzać pewne frazesy, ideas and concepts, idee, a także zagadnienia, without contextualizing the meaning for the present. Bez zastosowania znaczenia ich dla teraźniejszości. Remember what I have asked you in the past, yesterday. Pamiętacie, jakie pytanie zadałem wam wczoraj po południu? What does it mean to be a Seventh-day Adventist in the 21st century? Co to znaczy być adwentystą dnia siódmego w XXI wieku? In the context of what I have shared with you. W kontekście tym, z czym podzieliłem się z wami. Let's have a look at it. Właśnie to jest ten cytat. Nadszedł czas, kiedy ci, którzy wybrali Pana jako swój teraźniejszy i przyszły los, muszą polegać tylko na Nim. Pan Bóg nie przyjmie i nie uzna nas, jeżeli będziemy spełniać ten sam rodzaj służby i postępować podobnie, jak to czynili nasi ojcowie. Aby Pan Bóg mógł nas przyjąć i pobłogosławić nam, musimy czynić dzisiaj więcej niż czynili oni. Musimy naśladować ich wierność, prawość i gorliwość, ale musimy powiększać nasze światło tak, jak oni mieli powiększać swoje i postępować tak, jak oni postępowaliby, gdyby żyli w naszych czasach. Friends, I rest my case. Przyjaciele, no całe swoje życie kładę na szali. I rest my case. Całe moje życie kładę na szali. You see, Ellen White was always, and I will demonstrate to you over the next two sessions something very significant. Ponieważ Ellen White dzieliła się z nami czymś bardzo ważnym. I will demonstrate to you how Ellen White actually demonstrated that practically. Ona również to zademonstrowała w swoim życiu. So, let's have a look
a little bit of history. Więc przyjrzyjmy się troszeczkę historii. Our history is fascinating. I love it. Nasza historia jest niesamowita. Bardzo ją kocham. But you see, what I'm trying to understand, forgive me. Ale no, to, co staram się zrozumieć, i wybaczcie mi. I believe in God. Ja wierzę w Boga. Not just ideas about God. Nie tylko idea na temat Boga. I want to discover. Can I be convinced about God's involvement in human life? Ja chcę odkryć, czy mogę być przekonany o tym, że Bóg faktycznie działa w życiu. Can I be convinced that He is involved in the lives of the people? Czy mogę być przekonany o tym, że Pan Bóg naprawdę dotykał ludzi żyć? How can I be sure? Jak mogę się w tym upewnić? How should I understand history? Jak mam w ten sposób rozumieć historię? Historians generally sort of look, and we should do that. We should look at certain sort of aspects and comparatively analyze them from historical perspective. I historycy zwykle to robią i tak powinniśmy też czynić. Oni przyglądają się pewnym faktom i porównują je w sposób historyczny. Contextual perspective. Biorą pod uwagę kontekst. But you see, I have a responsibility to recapture a bigger picture. Ale wiecie, ja mam też tę odpowiedzialność na sobie ciążącą, aby zrozumieć tą szerszą panoramę. Okay, let me give you sort of a bit of an outline. Dlatego pozwólcie, że podzielę się z wami takim wykresem. Post 1844 to approximately 1860. Od roku 1804 do około 1860. We've commenced the process of developing our self-understanding, our doctrines. Rozpoczęliśmy proces takiego poszukiwania własnej tożsamości, naszych the doktryn. Sanctuary, the Sabbath. A więc świątynia, sobota. Spiritual gifts, the state of the dead. Dary duchowe, stan umarłych. Holistic view of life, second coming of Christ. Całościowy obraz życia, powtórne przyjście Jezusa. A lot of the stuff we have inherited from the believers who are already in the United States. Dużo rzeczy też odziedziczyliśmy z wierzących, którzy już znajdowali się w Stanach Zjednoczonych. Ale troszeczkę mieliśmy inny cel. Up to that point we were nameless, we did not have a name. I aż do tego momentu nie mieliśmy w ogóle nazwy. We were referred to as Sabbatarian Adventists. Mówiło się o nas sabbatariańscy adwentyści. In 1860 we have adopted the name. W 1860 stworzyliśmy imię. In Review and Herald Ellen White wrote. I Ellen White w Review and Herald napisała. The name Seventh-day Adventist. Nazwa Adwentyści Dnia Siódmego. Was proposed as a simple name and one as an expressive of our faith and position. Została zaproponowana jako prosta nazwa wyrażająca naszą wiarę i postawę. Okay. But in 1861. Jednak w 1861 roku. To 1865. Aż do 1865. Our church moved into the stage of a civil war in United States. Nasz kościół miał okres w czasie, w którym panowała wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. You need to understand that those people that were developing their self-understanding, they still believed that Jesus would come anytime. Ale musicie cały czas pamiętać, że ci, którzy rozwijali te doktryny, oni cały czas wierzyli, że Jezus może przyjść w każdej chwili. They did not have an idea that life will go on. Oni wcale nie mieli w swoich myślach, że życie jeszcze będzie się toczyć i toczyć. And so they moved into that sort of a challenging time of a civil war. They removed themselves. Now they moved into that time of a civil war. I kiedy ruszyli do tego czasu, w którym właśnie panowała ta wojna secesyjna. And before the civil war. I nim ona nastąpiła. In 1858. W 1858 roku. Ellen White received. Ellen White otrzymała. A two-hour vision. Dwugodzinną wizję. About the great controversy. Na temat wielkiego boju. Happened during the funeral. To miało miejsce podczas pogrzebu. Her husband James was conducting a funeral. Jej mąż James. And suddenly she's taken in the vision. She's taken in the vision. I ona została przeniesiona w wizji. And the funeral stopped. I przerwano pogrzeb. I always say to the students, I said, look, God has a sense of humor. Zawsze mówię, to z moim studentem, Bóg ma poczucie. Why then? But you see, civil war was just around the corner. Chodziła wojna domowa secesyjna. And then smack right in the middle of the civil war 1863. W samym centrum w środku wojny domowej w 63. She received another major vision. Ona otrzymała kolejną bardzo ważną wizję. The health vision. Wizja na temat zdrowia. I would like to suggest to you that for the church
We had several crisis points in the church, but this was the major transitional crisis point. Let me explain to you why. I oczywiście w naszej historii mieliśmy wiele różnych kryzysów, ale według mnie to był jeden z najważniejszych, który miał największy wpływ i był najbardziej przełomowy w historii naszego kościoła. Because it's not only the civil war that created a challenge, ponieważ nie tylko wojna secesyjna spowodowała te wyzwania, but the society was moving into a changing world, scientific world. Ale również społeczeństwo przechodziło pewne przemiany i przechodziło do takiego naukowego świata. With the developments in education. Wtedy właśnie następowały pewien rozwój nauki. And the question was, i pytanie wtedy było zadawane. Jak prosci ludzie mają funkcjonować w tym zmieniającym się świecie? Co ich zainspiruje? Ponieważ była potrzeba czegoś nowego, czegoś innego. And so, a zatem? As I will talk in the afternoon, po południu jeszcze będę dalej o tym mówił. There was also another major point. Jeszcze był kolejny ważny punkt. Sorry. A time of crisis. Punkt kryzysowy. I can talk with others. Can you hear me okay? Yeah. Czy możecie mnie usłyszeć? You know, I don't know why we need those jolly things. But maybe for the record. Hey? Maybe it's for the computer. Okay, it's for the computer, yeah. But I think they can keep me up. Okay. Thank you, sir. I think I'm cracking those microphones throughout with my voice. Okay. I want to talk to you at the moment. You see, I've explained there is a point of crisis. I jeszcze chwileczkę poświęcimy na tym czas, aby rozstrzygnąć ten czas kryzysu. Crisis in the politics and the society. Ponieważ to był czas polityczny i społeczny. The civil war created a dilemma, spiritual dilemma. Ta wojna secesyjna była stworzyła pewien problem. All historians and scholars, wszyscy historycy i naukowcy, identified the civil war, as a religious war of a slavery. Identyfikują wojnę secesyjną jako wojnę dotyczącą problemu niewolnictwa. God's involvement, listen carefully now, God's involvement in human life fell under the scrutiny of human perceptions. A zatem Boże działanie w życiu ludzkim zostało zlustrowane przez ludzką myśl. People on both sides use the Bible to justify their means. Ponieważ ludzie po obu stronach barykady używali Biblii, aby uzasadnić swoją postawę. Now what I'm going to say now is very important. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem. The hub of the conflict revolved around human life. Ten centrum tego konfliktu tak naprawdę dotyczyło życia ludzkiego. Its uniqueness, its value, jej wyjątkowości i wartości. And potential. I potencjału. There was longing for justice. To było takie pragnienie sprawiedliwości. Emancipation from oppressive powers. Emancypacji spośród od mocy, które poddawały życie opresji. There was a need for God to dip in and cast a bigger picture. To był czas, kiedy Pan Bóg musiał wejść do działania i rzucić wielką wizję. There was one historian, Mark Knoll, pewien historyk, Mark Knoll, who suggests, zasugerował, a confusion about the principles of interpretation between what was in the Bible and what was in the common sense of the culture. Że to jest dezorientacja co do zasad interpretacji pomiędzy tym, co jest w Biblii, a tym, co powszechnie jest przyjęte w kulturze. So I ask myself, zatem zadałem sobie pytanie, how do I resolve that? Jak mam to rozstrzygnąć? From the perspective of the bigger picture. Z tej perspektywy tej wielkiej panoramy. And you know what? I wiecie co? It just struck me. I to mnie bardzo uderzyło. It just struck me. Po prostu zmiotło. That during this important time, że podczas tego ważnego czasu, God gave Ellen White the vision about the conflict between good and evil and told her to write it down. Pan Bóg dał Ellen White wizję dotyczącą wielkiego boju i polecił zapisanie jej. And then, a następnie, he gave her another vision. Dał jej kolejną wizję. About the holistic view of life. Która dotyczyła tego holistycznego podejścia do życia. I'll come back to it in the afternoon. I po południu do tego dojdziemy. But let me tell you. Ale pozwólcie, że powiem wam. The emphasis was not about food.
że cała myśl nieskoncentrowana była na temat jedzenia. No, sir, not about food. There was a far more important issue. Nie na temat jedzenia. Było o wiele ważniejsze zagadnienie. So, I'll skip through those few slides on here, because I want to take you to this point. Troszeczkę ominiemy rzeczy, bo chciałbym teraz mówić na ten temat. A writer by the name of Walter Brueggemann. Pewien autor, Walter Brueggemann. Those of you who are involved in studies and so on, will probably sort of, you came across this name. Ci, którzy pewnie studiują, spotkali się z tym imieniem. He writes quite a lot about the prophets of the Old Testament. On dużo mówi na temat, pisze na temat proroków Starego Testamentu. And what he suggests is the following. I to, co sugeruje. During the Old Testament times, że w czasach Starego Testamentu, when God's people experienced crisis, kiedykolwiek lud Boży doświadczał jakiegoś kryzysu, Book of Isaiah, Book of Jeremiah, Ezekiel, a więc księga Izajasza, Jeremiasza, okay. Ezekiela, they've perceived the world around them from the perspective of their own perceptions. To był taki czas, kiedy mogli zobaczyć koniec świata w perspektywie ich własnego życia. And in order to let go of the past, i po to, aby pozwolić, aby ta przeszłość już minęła, in order to change their perspective, they needed inspiration. Aby zmienić ich sposób patrzenia, potrzebowali in natchnienia. In order that they may perceive new things prepared for them by God. Po to, aby byli w stanie przyjąć nowe rzeczy, które Pan Bóg chce im objawić. They needed a new mode of inspiration which God had for them. Potrzebowali ten nowy model natchnienia, jaki Bóg miał dla nich. And he talks about this whole concept. Now hear me out. I teraz on mówi na ten temat i proszę zwrócić uwagę na to. Prophetic imagination. Na temat prorockiej wyobraźni. Now he does not discuss the concept of inspiration. On tutaj dyskusja nie ma, to nie jest głos w dyskusji na temat modelu natchnienia, ale on po prostu sugeruje, that those prophets, that those visionaries had a specific role. Że ci prorocy mieli szczególną rolę do wykonania. Couple more slides and we'll have a break. I jeszcze tylko kilka slajdów i będzie przerwa. And this is what he suggests. I on następujące słowa sugeruje. Now he wrote the book Hopeful Imagination, Prophetic Voices. Pochodzi to właśnie z książki z Hopeful Imagination, czyli takie wyobraźnia pełna nadziei. Please read it. Głos proroków podczas wygnania. Poeci, prorocy, nie tylko zauważyli nowe działania Boga, których inni nie zauważali, ale także przyczyniali się do nowych działań Bożych poprzez wyobraźnię język słowa. Nowa wyobraźnia poetycka stworzyła nową rzeczywistość w społeczeństwie. Can you see what's what he's saying? Czy widzicie, co on tutaj mówi? The nation moved into state of depression. Kiedy naród znajdował się w tej stanie depresji. They've lost the sight of God's vision. Kiedy stracili z zasięgu wzroku tą Bożą wizję. And the prophetic voices butted in. Ale właśnie wtedy właśnie docierały do ich uszu słowa proroka. God inspired them with a vision. Pan Bóg inspirował ich wielką wizją. He inspired their mind. Inspirował ich umysł. And now through their language, through their words. I przez te słowa, przez język, którym się posługiwali. They were bringing new the vision of new realities. Prorocy przynosili wizję nowej rzeczywistości. May I suggest to you that this is what our movement needed at that time, and may I suggest to you this is what our church needs today. Chciałem wam zasugerować, że podczas tamtego trudnego okresu nasz kościół właśnie tego potrzebował i sugeruję przy tym również, że dzisiaj również tego potrzebujemy. Friends, we need to recapture a new vision of God's plan. Potrzebujemy posiąść na nowo wizję tego Bożego planu. New exciting way of talking to our churches. Nową, ekscytujący sposób, aby mówić do naszych kościołów. Inspiring our young people. Tak, aby inspirować naszych młodych ludzi. Challenging them to be creative. Stawiać im wyzwania, aby byli kreatywni. What a challenge. Co za wyzwanie. And then, before we have a break, let's have a look at the last one. I nim jeszcze udamy się na przerwę, ostatni slajd. He suggests. On sugeruje, that they have a specific role. Że ci prorocy posiadali szczególną zadanie. To assure that Yahweh, the creator of the world, is an active agent in the world. Ta rola polegała na tym, żeby zapewnić, że Jahwe, stworzyciel świata, jest aktywną mocą sprawczą w świecie. Revelation chapter 14.
Objawienie, rozdział 13. Our responsibility is to call people to the reality of God's presence in human life. Pan Bóg stawia nam zadanie w objawieniu 14 rozdziale, aby powiedzieć ludziom o rzeczywistości Jego i obecności w ich życiu. Their responsibility was to construe a world that the one that is manifest in front of us. Czyli ich wyobraźnia prorocza przeciwstawia się światu wokół nas, jaki bierzemy za pewnik. Czyli mieli za zadanie przekazać, przedstawić i opisać i zbudować inny świat niż ten, który dzisiaj znamy. So seeing all that, czyli kiedy to wszystko rozważamy, I've asked myself, możemy zadać sobie pytanie, ja zadaję je how sobie. Did those two visions in the time of crisis, jak te dwie wizje podczas tego czasu kryzysu contribute to a bigger picture? Wpłynęły na posiadanie tej szerszej wizji. A vision of a new inspired perception of life. Tej wielkiej panoramy, nowej panoramy sposobu życia. What is the ongoing sort of purpose of that conflict between good and evil? Na czym polega ten konflikt pomiędzy dobrem a złem? Is it just a matter of sharing information? Czy to tylko chodzi o to, żeby podzielić się jakimiś informacjami? Or is there more? Czy o coś więcej? I'll continue that. Będę to kontynuował. In the second part, but now let's have a break. W drugiej części, a teraz będzie przerwa. Because I can see that you're tired. Bo widzę, że jesteście zmęczeni. And I'm tired as well. Ja też. Okay, let's have what about 10 minutes? 10 minut? 10, 15 minutes. 15 minut. 15 minutes, yeah. 15 minut przerwy. Thank you.